Siemaneczko, w 81 części Let's Play Alex. Z góry chciałbym przeprosić za to światło z mojej lewej strony. Troszeczkę mnie oświetla, ale już nic więcej z tym nie zrobię. Już okno mam w miarę dobrze zasłonięte. A wiadomo, no nie zamuruję teraz okna, żeby w ogóle tak nie raziło słońce. Aczkolwiek myślę, że nie jest źle. Troszeczkę mam lewy profil podświetlony. No i dobra, i co my ostatnio poznaliśmy? Księcia Logana. I ja zapomniałem, ale w jego twierdzy jest przedmiot, który nas interesuje, mianowicie tutaj, według tej magicznej listy, którą dał jeden z was, Michał, pozdro, bo odzywałeś się dalej w komentarzach, zaraz do tego przejdziemy. Żeby zdobyć tą broń, to jest grzmot, tak? I to jest, no wiadomo, tam w tym lokalu, co pilnuje strażnik, musimy się przespać, nie? No bo w dzień nie ma opcji, żebyśmy tam weszli. Spróbujemy w nocy. Mianowicie Michał, tak dobrze mówię, mam tu sekcję komentarzy, odpaloną mam. Tak, Michał, wspomniał jeszcze, że jak dołączymy do banitów, to prawdopodobnie zyskamy też odporność na ten. Znaczy uzyskamy umiejętność wytwarzania dopalaczy, ale i też mikrofon mi zasłania, dlatego takie wygibasy robię. Mam i odporność na te minusy dopalaczy, czyli nie będziemy dostawać mniej expa. No i oczywiście... O ile dobrze pamiętasz, nie? Więc ja to muszę jeszcze zweryfikować, ale jeśli tak, to jest naprawdę spoko. Bo to wiecie, to minus, tam chyba 50% ekstra, to jest straszny minus. Bo tu i tak się powoli expi w eleksie, nie? A tu jeszcze mamy coś takiego, takiego debuffa. Ty już nie chcesz gadać, dobra. Więc to jest zajebiste, ale jeszcze napisałeś parę godzin temu w zasadzie też ciekawy komentarz. Kurde, chciałbym się przespać. O, jest łóżko, dobra. Mianowicie to, że można wykonać wszystkie questy na dołączenie do frakcji, na dołączenie. I nie będzie z tym żadnego problemu, więc spoko. A potem i tak będzie można wybrać frakcję. To dobrze, bo to sporo expa do północy. Ale też napisałeś, że jak dołączymy do jakiejś frakcji, no to każda frakcja daje jakieś zajebiste bonusy. I też napisałeś, czy warto się zastanowić, kurczę, nad przyłączeniem się jak najszybciej. Co prawda nie wiem, jakie są te bonusy, ale jeśli mówisz, że są fajne, na przykład ten, co do banitów mi powiedziałeś, że jednak tego expa nie będziemy tracić z tych dopalaczy, no to zajebisty bonus, nie? Tylko właśnie ja tu napisałem ci odpowiedź, bo ja teraz właśnie chwilę po tym, jak przeczytałem ten komentarz, to nagrywam odcinek, napisałem ci odpowiedź, w zasadzie takie zapytanie, czy jak teraz dołączę do frakcji, czy będę mógł dalej robić questy na dołączenie, nie? No bo napisałeś tutaj, że jak dołączymy już do frakcji, no to już innych questów nie będziemy mogli robić u innych frakcji. No to tak, rozumiem, wiadomo, ale czy to, te questy na dołączenie też odpadają, czy nie? Bo jeśli nie, no to trzeba będzie wybór przyspieszyć, nie? Ale ogólnie myślę, że już mamy w sumie 81. Sorki, kurde, przez pomyłkę wyłączyłem nagrywanie, masakra. Masakra, Jezus. O matko, dobra, jakoś to sklejmy. Chciałem zrobić save'ik, wyłączyłem nagrywanie. Przez to, że się rozgadałem, trzeba będzie przyspieszyć proces chyba dołączania do jakiejś frakcji, nie? Chociaż też można zostać bezfrakcyjnym w sumie, nie? Ale jak są te bonusy? Więc pozdro dla Michała. Dzięki, że naprawdę istotne jest grzmot. Istotne rzeczy piszesz, naprawdę. Bardzo istotne. I informacyjne, więc naprawdę dzięki, wielka piątka dla ciebie, stary. Mogę to otworzyć? A nie mogę tego zhakować. Kurwa, ja nie pamiętam, czy ja mam... tego hasło. Zobaczmy tą broń też. Kurde, wyłączyłem to nagrywanie, a jej nie... Było głupie. To jest jednoręczna. Jak to się nazywa? Broń grzmot. A nie, to będzie tutaj, dobra. Broń dystansowa, obrażenia 91. Zasięg, dobra. Nabój do strzelby, okej. Zręczność i siła, no w sumie, ojej. Trochę tego wymaga. No ale dobra. Ale obrażenia też ma fajne. Save'ik, dobra.
Czy ja mogę otworzyć, czy ja jestem w stanie otworzyć ten safe? Notatka, o, notatka Logana, nie. Oficjalny list. Raport. O, nie, dobra. Rewers, nie. Dwuwieszcza notatka, nie. Na pewno miałem też taki świst. O, czekaj. Kod, a to był kod Elmara. Karstena, to mnie nie interesuje. Kod Elmara 1337. No ja wiem, że szansa na to, że tu będzie pasował, jest prawie zerowa, ale nic innego nie wymyślimy. 1337. Nie udało się. No, nie mam pojęcia. Nie możemy tego zhakować. Nie mamy za niski poziom umiejętności. No nie, nie ma opcji, żebym tutaj tak zgadł po prostu. Dobra, to musimy sobie odpuścić, ale spoko, że to było na wierzchu, a nie w tym sejfie, nie? Okej. A ja nie mam umiejętności, żeby okradać, chyba nie. Dobra. Więc to tyle. Wątek Michała i komentarzy rozwinąłem. Będę musiał to sprawdzić, przekminić. Nie zabij się, Jax. I chcę się teraz przespać. Ja naprawdę kiepsko widzę na teraz po ciemku, bo trochę mi słońce świeci w monitor, więc wiecie jak to jest. Wy może trochę lepiej to widzicie niż ja. No i do jakiej frakcji? No tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, czy tam parę odcinków temu, no kleryków wykluczam, nie podoba mi się frakcja kleryków. Bez urazy, Falk, w zasadzie ty jesteś chyba najlepszym elementem tej frakcji, nie? Co prawda nie jesteś człowiekiem, ale jako kompan jesteś zajebisty. Bardzo mi się podobają banici, kurczę, chociaż berserkowie też mi się podobają, nie? Jest dylemat i też miasto pod kopułem jest interesujące, kurczę, no. Dobra. Co, w poprzednim odcinku też próbowaliśmy, kurczę, pogadać. Zrobić questa dla tej, dla siostry Logana, ale no niestety to jest trudniejsze niż myślałem. I też tak sobie myślę, kurczę, jakbyśmy dołączyli do jakiejś frakcji, to może byśmy też mieli jakieś buffy do obrażeń albo coś w tym stylu, nie? Może te questy by szybciej leciały. Dobra, co to jest? A, to nie, tego nie. Dobra, kumam. Daleka jest ta ten kryjówka. No nie chcę wychodzić poza miasto, nie, bo znowu będę musiał uciekać raz, dwa. Okej, okay, mamy tutaj pogadać chyba z tą babką, nie? No bo tak, doktorkowi zginęły dopalacze. Dokładnie. No i kazał nam najpierw świadka wypytać. Chociaż z tego co pamiętam, ten doktorek był na tyle porobiony, że może on sam to zażył. Ale dobra, sprawdzimy. No i mam nadzieję, Michał, że tak wracając jeszcze do ciebie, sporo o tobie będę mówił. W zasadzie już powiedziałem, no bo zajebiście się udzielasz. Dajesz naprawdę cenne rady. A ty, koleżko, mi coś powiesz ciekawego, bo ja w ciebie zainwestowałem troszkę. Co masz dobrego? Dobra. Aha, tylko, dobra. Kurczę, zajebiście by się okazało, że jak dołączę na przykład do banitów, to dalej będę mógł kontynuować questy na dołączenie dla berserków i dla kleryków, nie? Rozumiem, że questy już po dołączeniu są dostępne tylko w jednej frakcji, to jest dla mnie jasne. Ale chodzi mi o questy na dołączenie, nie? Na przykład te, co teraz mam w dzienniku, czy one by się nie anulowały, jakbym dołączył do jakiejś frakcji? O to mi chodzi. Myślę, że chyba by się tak dało. Dobra, tu jest ten cieć. Chodźmy, jak ona ma Cindy? Chyba tak. Musimy z nią pogadać. Może ona coś będzie wiedziała ciekawego. Podobno raptory są bardzo agresywne. Dobra. No tutaj jesteś, świetnie. O, to jest też ciekawe.
A zobaczmy sobie ten kwit. Ja je czytałem, ale nie pamiętam teraz. A wolę go przeczytać, żeby nas czasami nie okiwała. Cindy. 90 kryształków, dobra. Dobra, wydaje się w porządku. Ciekawy jestem, jak zareagujesz. Mam tutaj wezwanie do zapłaty z twoim imieniem. Wiem. Wiem i poradzę sobie z tym. Zapłacę. Czyżby? Po prostu ostatnio nie zarobiłam jeszcze wystarczająco. Zapłacę, jak tylko zarobię wystarczająco dużo kryształków. Zaufaj mi, dobrze? Wiem, co się dzieje z ludźmi, którzy tu w towarze ociągają się ze spłatą długów. Nie sądzę, ale... może pomógłbyś mi w spłacie tego długu? Kurde, robisz dla mnie... znaczy dla mnie, na mnie dobre wrażenie, ale nie wiem, czy tego nie pożałuję. Ale dobra, niech będzie. Spłacę twój dług. Dziękuję. To pismo było bardzo ciężkim brzemieniem. Nie jest łatwo żyć w tym forcie. Weź pismo. Dzięki. Może pewnego dnia oczyszczę się z długów. Dobra, ja potrzebuję teraz informacji. Potrzebuję informacji. A ja potrzebuję kryształków. A zatem dogadajmy się jakoś. Spłaciłem twój dług przed chwilą. 90 kryształków, kobieto. Kto zwędził doktorkowi dopalacze? Słyszałeś coś na ten temat? Skradzione dopalacze... nie, raczej nikt o tym nic nie mówił. Kurwa, nie mam sugestii? Na pewno. Tak, ale z drugiej strony słyszałam o nowym źródle wysokiej jakości dopalaczy. Może ktoś sprzedaje towar doktorka? Powiedz, co wiesz. Jest taki facet, nazywa się Złomuś. Zwykle handluje niezbyt wartościowymi przedmiotami. Aż tu nagle zaczął sprzedawać moim klientom najwyższej jakości dopalacze. A, poznałem już Złomusia. Tak. Zatem wiesz, o kim mówię. Słyszałam, że wciąż kręci się u podnóży fortu w kanionie, do którego wyrzucamy śmieci. Powinieneś z nim pogadać. Dobrze. Wychodzę. Okej. Nie teraz. Kurde, zainwestowałem w ciebie 140 kryształków. Dużo. Chyba się stałem zbyt rozrzutny. Omotała mnie ta kobieta. No pani da, dobra. Chodźmy do Złomusia. Zobaczymy, co on tam nam ciekawego powie. A, ty też, u ciebie też mam questa. No tego gościa wiem, że można zabić, ale to... jeszcze nie mam takiego questa. Niech jeszcze żyje, niech się jeszcze cieszy. Kurczę, akurat to słońce tak trochę się przebija centralnie w kamerkę. Niezbyt fajnie. Złomuś, mam nadzieję, że coś o tym wiesz. Nie chcę cię zabijać, więc... dogadajmy się jakoś w sensowny sposób. Ciekawe. Cindy cię wydała. Wie, że okradasz fort. Oczywiście, że tam kradnę. Tam jest pełno złodziei. Wszyscy od kogoś kradną. Co w tym złego? Kradzież dopalaczy przysporzyła doktorowi wielu zmartwień. Czasem wśród śmieci można znaleźć skarb. Czasem nie. Trzeba więc znaleźć inne sposoby na przetrwanie. Biedny stary człowiek nie powinien żyć tylko ze śmieci. Jak często kradniesz z fortu? Niezbyt często. Nie jestem głupi. Kradnę w chwilach desperacji. Po prostu chcę przeżyć. I zbieram złom tylko z obrzeży. O, tutaj to. Powinieneś oddać doktorowi dopalacze. Dlaczego? Dobra. Coś czuję, że chyba będę musiał zapłacić. No nie chcę mu łamać kości, ale też nie chcę mu zostawiać tego. Charyzmy pewnie nie mamy. Przetrwanie... kurde, też nie. Jezus Maria. Dobra, dawaj to. Zapłacę za te dopalacze. Niech i tak będzie. Proszę bardzo. Dzięki temu będę żył nieco dłużej. Doskonale. Zajebiście, dobra, sporo expa dostaliśmy, on przeżył.
Od niego też mamy questa między innymi, więc to był kolejny powód, dlaczego nie chciałem mu robić krzywdy. Teraz chodźmy oddać te dopalacze. Bo obstawiam, że pewnie dostaniemy od niego ze 150 kryształków. Będziemy coś stratni, tak czuję. Ale dobra, zróbmy te zadanka. O, ktoś na jetpacku sobie leci. Także co, no, w najbliższym czasie, no nie mówię, że teraz ani w przyszłym odcinku, ale trzeba będzie powoli się decydować, jaka frakcja, nie? Jeszcze zastanawiam się, no bo, tak, no wiadomo, bonusy z dołączenia, ale czy są... Jezus Maria. Ale czy są jakieś bonusy, jakbyśmy byli bezfrakcyjni? No nie wiem, to znaczy... Kurwa. O, dobra, kurde. No to zajebisty jestem, dobra, już polecimy tędy. Wiecie, jakbyśmy byli, no na przykład to miasto pod kopułą, nie? Są wszyscy, którzy już nie chcą być we frakcji. To jest jakaś przyszłość, nie? Nie mamy obowiązku dołączenia. Gościu, dawaj Elexit. Dużo. Mam twój towar. Doktor jest wdzięczny. Proszę, weź to. Doktor sprzeda ci więcej. Kiedy będziesz chciał, kiedy będziesz potrzebował. Gdy tylko spróbujesz. Nie chcesz wiedzieć, kto ukradł twój towar? Ciągle mnie okradają. Kradną i rabują. Gdybym za każdym razem coś robił, to nie miałbym już żadnych klientów. W sumie. Najważniejsze jest to, że i ty, i inni klienci możecie teraz u mnie kupować. Ile tylko chcesz. Kiedy tylko chcesz. Dobra, pokaż mi. Co możesz mi zrobić? Najlepszy towar, dobra. Antytoksyna, dobra. Zwiększa odporność na trucizny. Rzemiosło plus 5, 120 sekund. Przetrwanie plus 5. Zdrowie plus 100. Ciekawe. Alex w czystej formie. Dobra. Okej. Jestem ciekaw, co ty mi dałeś. Tak, zobaczyłem ten Alex w czystej formie. Zaraz wam powiem, tylko chcę zobaczyć, co on mi dał. Gdzie są te dopalacze trzymane? Dopalacz, dobra, podnieś mnie, co to daje? Zwiększa refleks, szybkość ataku, no okej. 50% mniej doświadczenia. Jak przeczytałem tam Elex w czystej postaci, to przypomniał mi się też komentarz od Michała znowu, że eliksiry, napój Elexowy, daje nam punkty atrybutów. Właśnie, ja to pominąłem. A zajebiście warto o tym pamiętać. Tu mamy 8, kurczę, punktów w tych napojach, nie? To są mana uzdrawiający, a to nam daje expa. 1400 mamy expa tu w tych napojach. Pytanie, czy ja już chcę to zużyć, nie? Czy to jest dobry moment, czy to nie jest za wcześnie? 1400, no może byśmy dobili poziom, ale co dalej? Dobra, ale mam przynajmniej to zadanko ukończone, więc... Fajnie, to mi się podoba. Kolejny raz dzięki dla Michała. Tak, dobrze, nie przekręcam nic, nie, dobra. Za info. Hang, dobra, lek dla myśliwych. A gdzie jest ten gościu, ten myśliwy, liderowi? Gdzie ja go znajdę? A tu, oj, to nie, to ja nie chcę wychodzić poza miasto. Dobra, tutaj też daleko jest poza miasta. A nie. To jest, ale to w sumie już bym mógł iść do tego myśliwego, no to... Dobra, współrzędne oddziału. Też nie są jakoś za specjalnie daleko. Żelazna Madison.
Kryjówka złodzieja. To nie. Trzy skrzynie granatów. A gdzie są te granaty? Skrzynia granatów. To gdzieś na dole jest. Blake myśli, że książę gromadzi granaty. Po to, by wyśrubować scenę. Trzy skrzynie granatów. Dobra, spróbujmy się tymi granatami zająć. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Albo i nie, albo zostaniemy złapani, straceni na miejscu. Będziesz miał gdzieś na dole? Pewnie tak. Ja tu gówno widzę teraz. Jest skrzynia z granatami. A gdzie jest ten koleś, który tutaj zawsze był? Nie widzę go. Ale w sumie. Okej. O dziwo, bardzo prosto poszło, nie? No dobra, pamiętajcie, okazja czyni złodzieja. Dobra, byśmy tego nie pożałowali, nie? Chociaż wydaje mi się, że i tak książę się dowie. Tak jak mówiłem, że akurat zginęły mi granaty, kiedy ty się pojawiłeś w mieście. Więc na 100% to ty jesteś winny. I ta teoria działa. Jak było z Ragnarem i jego mieczem? Zginął mu i powiedział nam dokładnie to samo, że akurat my byliśmy w mieście i ten miecz zginął. Podejrzewam, że to może być podobna historia. Ale ten gość mnie bardzo ciekawi. Znaczy ciekawi, wydaje się całkiem ogarnięty. Mam skrzynię granatów, o które prosiłeś. Wspaniale, dawaj je tu. Co chciałbyś w ramach nagrody? Może kilka tych granatów? A może po prostu trochę eleksitu? Jako, że moje interesy znalazły się na dobrej drodze, mogę zaproponować ci też zniżkę na towary. A zatem? Cóż to będzie? Dawaj. A, widzę, że zniżka i tak będzie, tak? Dobra, to... Po prostu mi zapłać. Tak. No dobrze. Masz, weź te kryształki. Interesy z tobą to czysta przyjemność. Dobra. Trochę mało ekspa dostaliśmy. Może się ale... czymś wymienimy. Quest był prosty, nie? No nie oszukujmy się, był banalnie prosty. Ciekawe, czy z takiego eleksu mogę robić te eliksiry na doświadczenie i na punkty. Wydaje mi się, że tak, ale nie jestem pewien. Trzeba się właśnie zająć trochę tym craftowaniem. Bo ja to tak potraktowałem, wiecie, tak, a machnąłem na to ręką, ale jak na początku rozgrywki to w zasadzie nie powinno nas to interesować, to już teraz powinniśmy na to zwrócić uwagę, nie? Dobra, tutaj też jest gościu, na którego mamy kwit. Jestem ciekaw, co on jak zareaguje. Że co? Mam rewers z twoim nazwiskiem. Świetnie. Skończyły mi się bibułki. Nie pal go, tylko przeczytaj. Jestem winny księciu jakieś kryształki? Teraz jesteś je winny mnie. Cholera. Przyszedłeś odebrać dług. Znowu chcesz walczyć? Nie, nie chcę walczyć. Proszę. Dobra. No i zajebiście. Okej, został nam jeszcze jeden rewers. Ale już tą osobę odwiedzimy w następnym odcineczku, bo na dzisiaj to było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i co, i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, a i pamiętajcie, że w opisie pod filmem informacje o Steamie i o rodzinie, jeśli chcecie dodać mnie do znajomych. Serdecznie zapraszam, więc co, na razie.